Dzień dobry, drodzy słuchacze i widzowie. To jest program Strategia Przyszłości. W studium dla Was pracują dzisiaj Aleksiej Dziermant i Piotr Piotrowski. Dzień dobry wszystkim. Kontynuujemy nasz temat związany z powstaniem Białorusi i białoruskości jako takiej. I dzisiaj porozmawiamy o wartościach Białorusinów i jak na te wartości wpływał ruch ludowców w Imperium Rosyjskim i jego część białorusińska. Wiek XIX przyniósł rozwój na naszych terenach ruchów narodowych, w tym liku białoruskich. W przeciwieństwie do swoich sąsiadów, ruch białoruski rozwijał się nie na gruncie etnicznym, ale na wartościach i odwołaniu do przestrzeni Białorusi jako wspólnej ojczyzny dla różnych narodów, różnych tradycji. I w związku z tym moje pierwsze pytanie brzmi tak. Jakie naprawdę są korzenia tych wartości ruchu białoruskiego, którzy do dziś są aktualny dla nas, dla współczesnych Białorusinów? Tu my powinni rozumieć tu przyrodę Imperium Rosyjskiego, czy jak niektórzy rosyjscy historycy mówią, reżimu peterburskie synodalnego, czy Piotrowski i popiotrowski Rosji. To było państwo zbudowane na poziomie stanów, na poziomie tych stanów społecznych i rozpodziału między stanami. Stany uprzywilejowane i stany nieuprzywilejowane. I koniecznie ta arystokracja, to duchowieństwo, oni kierowali faktycznie Rosją, chociaż po reformach Piotra I Kościół prawosławny był faktycznie podporządkowany państwu rosyjskiemu. Było stworzone odpowiednie ministerstwo, było zniszczone patriarchia rosyjska, moskiewska. I zamiast patriarchu kierował kościołem prawosławnym mianowicie minister oberprokuror. Z drugiej strony reforma Piotra I stała się takim szlakiem Rosji, drogą Rosji mianowicie na zachód. Zaczęła się głęboka modernizacja Rosji, ale ta modernizacja przechodziła pod względem wzięcia i różnych momentów z Zachodu, różnych wzorów Zachodu i wprowadzenie tych wzorów, momentów mianowicie w codzienne życie Rosji. I rozdziały, rozbiory Rzeczypospolitej obu narodów przechodziło mianowicie w takich, w ten czas, kiedy Rosja prowadziła tu głęboką modernizację na zachodni ład. Z tego przywodu ziemie białoruskie okazali się częścią Imperium Rosyjskiego w ten czas, kiedy zachodnia arystokracja była bardzo, bardzo głęboko i silno szanowana w Imperium Rosyjskim. W tym liku Polska. I przede wszystkim Polska. Polską arystokrację, taką arystokrację jak Adam Czartoryski, nieco inny, zaczęli szanować więcej nawet, czym prostych rosyjskich arystokratów. Oni zajęli bardzo wysokie stanowisko. Sam Adam Czartoryski był ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego.
różni arystokraci z kultury polskiej, jak do przykładu Michał Kleofas Agiński, byli analitykami i badaczami przy dworze cara Aleksandra I. Oni pisali projekty odnowienia Wielkiego Księstwa Litewskiego, odnowienia Polski. I do rzeczy mianowicie oni napisali plan odnowienia, stworzenia Królestwa Polskiego pod koroną domu Romanowych. Ale co to oznaczało dla Białorusi? To oznaczało, że Białorusini, te ludzie, te chłopy pęszczyźnianie, okazali się w takim państwie, które i dalej kontynuowało polonizację wszystkich stref życia. W guberniach, gdzie mieszkali Białorusini, te gubernie nie stali białoruskojęzycznymi, czy nawet rosyjskojęzycznymi. Wszystko wykształcenie, edukacja była w języku polskim. Wszystko dokumento zwrot był, dokumentotwórczość była w języku polskim. I polonizacja była wspierana caratem, dlatego że to była kultura wysoka, narodu historycznego, wobec przeciw tej kultury niskiej, chłopskiej, narodu niehistorycznego. Faktycznie my co widzimy? My widzimy, że poszło połączenie na poziomie społeczno-stanowym między szlachtą polską i dworzeństwem rosyjskim. I w ten sposób koniecznie część elit, część przedstawicieli chłopstwa i tych mieściczy, czy duchowieństwa miejscowego połnickiego, byli niezadowoleni tą sytuacją. Więcej potrzebne mówić, że ta panszczyzna pogłębiała się na terenach guberni białorusko-litewskich do samego końca tego wyzwolenia Aleksandrem II 12 lutego 1861 roku. I koniecznie w tej sytuacji, jak polski pan, tak ruski car stali się głównymi wrogami ludu białoruskiego, bo w takiej sytuacji, kiedy prosty chłop rosyjski okazał się w drugim planie, w trzecim planie niż arystokrata polski, da nie tylko polski, niemiecki, francuski, kiedy inwestycje zachodnich korporacji, które budowali kolejkę państwową, za te kredyty powinny byli spłacić prosty ludzi. Trzeci moment to głęboki kryzys rolniczy, bo nie było reform, nie było wyzwolenia prostych chłopów, chłopi pracowali na tych panów. Niezadowolenie społeczne rosło z roku na rok. Stworzała się nowa i nowa elita. Kryzys rolniczy przywiódł do tego, że część szlachty na niższym poziomie zaczęła mieszkać tak samo, jak mieszkali chłopi. Tak. I ona postawiona była w taki sposób, sposób, że ona stała faktycznie częścią tych chłopów i zaczęła występować ze strony tych chłopów. Mianowicie i Franciszek Baguszewicz, i Janka Kupała byli takimi i przedstawiciele rosyjskiego dworzeństwa i białoruskiej szlachty spolszczonej z ludowców. No tak. Mówimy też o Ignacy Grzyniewickim, który zabił cara. On był pochodzenia białoruskiego, ale ze szlachty.
I Zofię Opierowską możemy przypomnieć też, to taka dworianka rosyjska. Mianowicie, to tak zwany ruch chłopomański, który zaczął się po wszystkich terenach Imperium Rosyjskiego. Kiedy wspomnimy my historię Polski, wspomnimy my mianowicie Stronnictwo Ludowe, powstanie tego ruchu, wspomnimy my naszego człowieka, który urodził się na Białorusi, ale Polaka z pochodzenia i szlachcica, jak Feliks Dzierżyński, który był prosięgnięty bardzo silno swoim bardzo dobrym dobrze opinii miał do chłopów, do robotników i mianowicie w tej sytuacji walczył za te interesy. Nawet Józef Piłsudski na samym początku swojej działalności był przedstawicielem idei socjalistycznych nie na papieżu, a w działalności. I koniecznie, taka partia jak socjaldemokracja Królestwa Polskiego, a Litwy, takie partie jak socjaldemokracja rosyjska, która później była rozdzielona na bolszewików i mniejszewików, to rzeczy tak samo stworzona w Mińsku, stworzona na terenach gubernii białoruskich, oni wszyscy i demonstrowali, jakie byli nastroje społeczne. Ale kiedy my powrócimy się do ludowstwa, do ruchu ludowego, to tu powinniśmy wspomnieć, że ten ruch jeszcze nie był prosięgnięty ideologią marksistowską. Tak. On był zbudowany na poziomie tak zwanego socjalizmu ludowego, czy nawet socjalizmu chłopskiego. Tak jest. Kiedy chromada, kiedy wspólnota stanowiła poziom rozwijania społeczeństwa, kiedy solidarność, kolektywizm, wspólność pracy, kooperacja powinny były stać tym instrumentem wyzwolenia od tego przygniotu, który szedł z góry, który szedł z stanów tych arystokratycznych przeciw tych chłopów. I na to grała jeszcze jedna sprawa. Głęboki kryzys rolniczy, kiedy zboże z Argentyny, z Chile, z Nowego Świata przeszło do krajów europejskich, zboże z terenów Białorusi stało niewygodnie sadzić. Wtedy wiele, wiele gospodarstw szlachetnych było prosto zbankrutowano i ta szlachta stała się prostymi chłopami, dołączyła się do ruchu ludowego tych prostych chłopów. I koniecznie w tej sytuacji, kiedy pytanie i kwestia ludowa, narodowa, ruchu narodowego wyzwolenia było połączona z wyzwoleniem społecznym, i kiedy w ten ruch białoruski zaczęli przychodzić nie tylko Białorusini, ale i Polacy, i Rosjanie, Żydzi i nieco inne narodowości, wszystkie mieszkańcy, jak mówili niektórzy, do rzeczy krajowcy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Koniecznie ten program ludowy, program nakierowany na wyzwolenie, program nakierowany na stworzenie nowego społeczeństwa i decydowanie, załatwienie tych pytań narodowych i społecznych na nowym poziomie w ramach Imperium Rosyjskim. Autonomia Białorusi i Polski i wszystkim narodom, którzy mieszkali. Niszczenie wszystkich rozdziałów między po przykładu stanu, stworzenie normalnych republik socjalistycznych. To faktyczna propozycja była głębokiej modernizacji nie tylko Białorusi, ale wszystkiej Rosji, od Łodzi do Władywostoku. Tak, i trzeba zrozumieć, że te idei,
nowej federacji, socjalistycznej federacji, zaczęli się kształcić w dość taki stychijny sposób i ludowcy rosyjskie przedstawiali te idee na takim poziomie stychijnym. Później z włączeniem idei marksistowskich te idee przekształcili się w nowy wizerunek nowego sojuszu narodów, który był zrealizowany już po rewolucji październikowej. Ale chciałbym zadać jeszcze taką pytanie. A w ogóle, czy była jakaś grupa, partia, raczej na pewno grupa, od którego możemy zaczynać nowoczesny ruch białoruski? I skąd przybyli te pierwsi przedstawiciele ruchu białoruskiego? Kim oni były? Tam był ruch Ziemia i Wola, tak samo Wola Ludowa. Przedstawiciele byli różni, z różnych stanów, ale przede wszystkim to byli mieszczanie. Pierwszy manifest ruchu ludowego, manifest tych nienawidzie działaczów, to był manifest prawosławnego mieszkańca miasta Mścisławia, to na skrajnym wschodzie Białorusi, takiego towarzysza Marczenki i jego przyjaciela, Żyda z pochodzenia, Chaim Ratner. Oni pisały, że Białorusini powinni łączyć się, że Białorusini mogą stać tym przedstawicielami mianowicie historii, stać subiektem, przedmiotem historii, a nie jego podmiotem. Decydować swój los w swoich rękach, a nie czekać, że ktoś, jakiś car, czy ktoś, jakiś z zagranicy, ktoś będzie decydować, jak żyć i po jakich, na jakich zasadach. Koniecznie. Oni mówili, że powinny ten kraj łączyć się, ale łączyć się nie na poziomie etnicznym, a na poziomie społecznym, że wszyscy korzeniowi mieszkańcy tych guberni witebskiej, mohilewskiej, wileńskiej, mińskiej, grodzieńskiej, części suwalskiej, te mieszkańcy mają prawo na to, żeby być gospodarzami na swojej ziemi i żeby decydować na tej ziemi. Ale oni nie odrzucali współpracy z innymi narodowościami i nie mówili, że nie. Nie potrzebna innych autonomii, nie potrzebna współpraca z Rosją, nie. Oni mówili, że potrzebna na poziomie, na zasadzie dzisiejszej Rosji, Imperium Rosyjskiego, stworzyć nowe państwo, sojusz państw, tych nowych socjalistycznych, społecznych. Walka była bardzo ciężka, bo oni zaczęli drukować gazetę Gomon. Ta gazeta drukowała się w języku rosyjskim i ona była nakierowana przede wszystkim na chłopów, na robotników w miastach i miasteczkach, przy czym różnych wyznań, różnych narodowości. Nas jednała, łączyła wtedy ziemia i łączyły wtedy tradycje. Tradycja prostego ludu i przyszłość, kiedy my chcieli razem wspólnie zbudować nowy świat sprawiedliwości, a nie ten świat, gdzie i świat niewolnictwa, świat rozpodziału na tych, kto znajduje się na górze, i tych, kto na dole. Tak, i trzeba podkreślić, że homonowcy, wydawcy pisma Homon, jeszcze raz podkreślam, były z pochodzenia i Białorusinami, i były ludzie katolickiego wyznania, Żydzi, uczyli się w Sankt-Petersburgu, to byli młodzi ludzie, studenci, którzy
naprawdę w kontekście ogólnego, ogólnorosyjskiego ruchu ludowców, ziemi i woli, oni zaczęli tworzyć taki lokalny projekt tożsamościowy, związany przede wszystkim z przestrzenią Białorusi, a nie z etnosem pewnym. I od tych narodowców, od tych ludowców, od Gomona, od Boguszewicza, bo tutaj bardzo ważne zrozumieć, że z jednej strony mamy linię taką zachodnią, przedstawicielem której był bardzo takim znanym Franciszek Boguszewicz, i on pochodzi ze szlachty, takiej już wileńskiej szlachty, uczestniczyłem w powstaniu Kalinowskiego, ale on przyszedł ze swojej strony też do wyznania ludu, chłopów, tym początkiem nowej tożsamości. A z drugiej strony, ze strony praktycznie wschodniej, chociaż i tam były studenci katolicy, przyszli w kontekście ruchu ludowców, tych socjalistów stychijnych, do praktycznie też tych samych думek. I to połączenie różnych takich biegunów naszego kraju w ogóle i сформувало в кінці такий рух народовий білоруський. Хоча ж, до прикладу, можемо чути такі зажути до нас, що Богушевич то був поляк, а що ідеї гомоновців, вони не знайшли свої реалізації, і тільки пізні, там вже в 20 веку, почалося нове якось там одродження руху білоруського, зв'язаного з нашою НІВом, газетом, і з партією громада, з громадою партії. Ми о тим порозмовляємо ще, але тут, як товаришу, можеш окреслити ту лінію, чи вона була перервана поміж Богушевичем, людовцями, гомоновцями і пізнішим рухом білоруським, чи ті ідеї вони, може, не знайшли свої реалізації на такому позіомі політичним, але як вони в огулі в той момент, що ж ними було з тими діями? Мислю, що менавіче з Гомона, з Богушевича зачинався такий уж ставий рух білоруський. З чого приводу? Так, ще на позіомі Гомона і Богушевича не було połączenia тих двох ośrodków, przede wszystkim ośrodka zachodniego, gubernii wileńskiej, z Wileńszczyzny, i ośrodku wschodniego, z Mścisławia, z Mohilewa, i południa, tam Słucka. Ale już my widzimy na początku, mianowicie XX wieku, kiedy te same ludzie, którzy kontynuowali idee i Bohuczewicza, i ludowców, to i Janka Łuczyna, to i mianowicie różnego rodzaju Janny Słuchowskie, inni przedstawiciele, Janka Kupała, Jakub Kołas, oni zaczęli partię rewolucyjną, jak ona przede wszystkim z początku nazywała się, która później była przemianowana na białoruską socjalistyczną gromadę. I Aleś Garun, i Jan Niesłuchowski, czy Janka Łuczyna, oni kontynuowali różne centry. Oni byli już i między sobą rozmawiały katolicy z prawosławnymi. Oni chcieli na poziomie białoruskiego socjalizmu poniszczyć ten rozłam społeczny na katolików prawosławnych, wyznania mojżeszowego, czy tam jeszcze jakiego, bo do przykładu Łuckiewiczy w ogóle byli protestanci, kalwiniści. I ten rozwój mianowicie ruchu już początku XX wieku, i on połączył to, ale przed tym szło długi proces szukania mianowicie tych
zasad, na których można było połączyć ten kraj. Nie rozdzielić, a połączyć, żeby w tym kraju znajdowali się miejsce i prawosławnym, i katolikom, i przedstawicielom wyznania mojżeszowego, i protestantom, i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy mieszkali mianowicie w tym kraju i wieli tu tradycję wielonarodową na poziomie społeczności sprawiedliwej, sprawiedliwości społecznej. Ot na czym. I mianowicie kontynuacja ideów sprawiedliwości społecznej, budowanie nowego społeczeństwa bez panów i chłopów pęszczyźnianych, jak to mówiły nawet polska pisarka Eliza Orzeszkowa w swoim tworze, w swoim opowiadaniu Cham, nam nie potrzebny ni pany, ni chamy. I ten ruch bez panów i chamów to i są, to i jest ruch mianowicie białoruski ludowy ruch białoruskiego socjalizmu, który wtedy rozpoczął się, który poziom którego był poniszczyć tu niesprawiedliwość rozdziału między szlachtą a chłopami, między przywilejowanymi stanami i nieprzywilejowanymi, niszczyć sam ład społeczny, który trzymał się na stanach tych średniowiecznych, starych i niepotrzebnych już, który łamał tu ziemię, który przeciwpostawiał tych chłopów wszystkim innym, którzy ich robił z nich mianowicie niewolników, a nie gospodarzy na swojej ziemi. Tak, i widzę w tym główną, kluczową odróżnienie od, do przykładu, i ruchów krajów bałtyckich, i częściowo polskiego, gdzie no, taki nurt szlacheckie był dość... No, my powinny opowieść, że polski ruch w tym czasie otrzymał rozpodział praktycznie na cztery ugrupowania. Jest. To byli endecja, taka bardzo szlachetna, szlachetny ruch. Oni byli deputowani i do Dumy Państwowej. Tak. Drugi moment, to byli takie lewicowi nacjonaliści w wyglądzie tych Piłsudskiego, którzy walczyli, chociaż i nazywali siebie socjalistami, ale walczyli przede wszystkim za swoją nacjonalistyczną przyszłość. To były chłopie, stronnictwo ludowe, taki zielony socjalizm. Tak, nie w dzisiejszym rozumieniu, mianowicie w wcześniejszym rozumieniu. I koniecznie to byli socjaliści w prawidłowie, prawdziwi. To było i Feliks Dzierżyński, i lewica Polskiej Partii Socjalistycznej, która później już stworzyła komunistyczną partię Polski. I to było i Roza Luksemburg, i wiele, wiele innych działaczy polskiej lewicy, którzy później stworzyły i założyły po II wojnie światowej Polską Republikę Ludową. I to różnica między białoruskim ruchem a ruchem polskim czy rosyjskim, że na Białorusi panował, a na pewno był jedynym ruchem narodowym, to ruch socjalistyczny. Tak, byli różni socjalisty, ale nie było niesocjalistów. No, na pewno na dzisiaj to wszystko. Będziemy kontynuować temat związany z Białorusią. A dzisiaj to wszystko. Do widzenia, do usłyszenia. Do następnych spotkań.